Odpowiadam za diakonię liturgiczną. Dbam o to, wspólnie dbamy o to, żeby Pan Jezus był uwielbiony w liturgii, w sakramencie, w postaci sakramentalnej. I wyraża to się między innymi przez to, że jest przygotowana sala, że jest biały obrus, że są kwiaty. I czujcie się też zaproszeni, bo jesteście, bo potrzebujemy osób, które mają zmysł artystyczny. I czekamy na nowe, bo można jeszcze piękniej, jeszcze bardziej uwielbić Pana Boga na różne sposoby. Też tworząc piękne dekoracje, czy tworząc piękne kompozycje z kwiatów. Też uwielbiamy Pana Jezusa w liturgii, w Eucharystii, czytając Słowo Boże. Zapraszam też, bo kiedy czytamy Słowo Boże, czytanie, to ogłaszamy coś swoim słowem. Ja marzę o tym, żeby każde słowo, które będzie przeczytane na Eucharystii, było przeczytane wyraźnie, dokładnie, dobitnie, żeby dotarło, żeby było zrozumiane, żeby przemieniało serce, żeby uzdrawiało. Zawsze marzyłam o tym, żeby wyśpiewywać Bogu Słowo Boże i mam taki też przywilej, że czasami śpiewam też psalmy, też zapraszam do tego, bo wyśpiewujemy najpiękniejszą pieśń uwielbienia. Że wyśpiewujemy coś pięknego, że Pan Bóg jest wspaniały, że Pan Bóg czyni cuda. Wyśpiewujemy wśród tych ludzi, którzy niekoniecznie znają Pana Boga, tak jak my osobiście, którzy przychodzą i czasami się nudzą na Eucharystii. Marzę o tym, żeby to było wyśpiewane tak, żeby ci ludzie się zachwycili Panem Bogiem. Też zajmujemy się służbą przy ołtarzu, to też w naszej diecezji mężczyźni. I też zapraszam, nawet jeżeli nigdy nie służyłeś przy ołtarzu, poczuj się zaproszony, bo tutaj jest wiele osób, którzy nie służyli, dopiero tutaj się przełamali, zaczęli służyć przy ołtarzu, zaczęli się tego uczyć i doświadczyli, że to jest to, że oni chcą tam być. Dla mnie też było to wyjście poza swoją strefę komfortu. Nie wyobrażałam sobie, że będę się zajmowała zakrystią, że będę się zajmowała różnymi sprawami, ale Pan Bóg mnie do tego zaprosił i w tym mnie pobłogosławił. Też wzbudził we mnie taki talent do organizacji. Ja tego nie miałam. Pan Bóg mi to dał. Dzieją się, jest wiele ciekawych rzeczy i też doświadczyłam, że jestem też odpowiedzialna za to, co się dzieje, nawet za modlitwy. Jest tyle możliwości do wyboru i że to nie jest tak, że liturgia należy tylko do księży, do duchowieństwa, tylko my, świeccy, też mamy na to wpływ. Kiedyś było u nas takie proroctwo na spotkaniu wypowiedziane, że Jezus jest barankiem, który wylewa swoją krew na ołtarzu i dzieje się to ciągle. I ciągle, nieustannie Jezus wylewa swoją krew na ołtarzu. I to się dzieje na każdej Eucharystii i jestem pełna podziwu. I dziękuję Bogu, że dał mi przywilej właśnie być w tych miejscach, widzieć to, być świadoma, wzrastać w tej świadomości.